Rozmowy nieoczywiste. Adam Godlewski. Zapraszam. To są Rozmowy nieoczywiste. Ja się nazywam Adam Godlewski, a moim gościem jest Wojciech Jagoda z Kanał Plus Sport. Właściwie przedstawiać nie trzeba. Jeden z największych, a w moim odczuciu największy ekspert, jeśli chodzi o polską ekstraklasę. Dzień dobry, Wojtku. Z pierwszą częścią zdania zgadzam się w 100%. Wojtek Jagoda, ekspert Kanał Plus. Z drugą w 75%, ale to prawda, coś nie coś o ekstraklasie wiem. Witam Ciebie, witam Państwa. Dziękuję, że nie odbierasz mi mojego prawa do oceny. Wojtku, umówiliśmy się, że punktem wyjścia do naszej dyskusji o starcie wiosennej części ekstraklasy będzie jeszcze powrót i próba oceny tego, co zdarzyło się jesienią na polskich, na krajowych boiskach. Powiedz, co najbardziej Tobie utkwiło w pamięci? Działo się sporo. Ludzi chodziło trochę mniej niż oczekiwałem. Myślałem, że sezon 18-19 to będą pierwsze rozgrywki, w których uda się tą średnią dociągnąć do 10 tysięcy na mecz. Nie udało się z różnych... Czyli pierwsze rozczarowanie to frekwencja? Nie. Nie wypada osobie, która w całym swoim dorosłym życiu chyba nigdy nie płaciła za bilet na stadion, bo wchodziła w trochę inny sposób. Jak byłem mały, przez dziurę w płocie, jak byłem trochę większy z wiszącą na klatce piersiowej akredytacją, więc nie wypada. No, jeszcze zdarzało się wchodzić w roli piłkarza. To pomijmy, bo piłkarzem to był pan Lucjan Brychczy. Ja próbowałem grać, ale wracając do kibiców. Ekstraklasa daje sporo rozczarowań. Ekstraklasa jest ligą nieprzewidywalną. W ekstraklasie często ogląda się mecze, w których niespecjalnie wiele się dzieje, a jednak ludzie chodzą, więc szanuję każdego, kto wydaje swoje ciężko zarobione pieniądze, kto przychodzi na stadion, kto jest z nami, kto jest po naszej stronie stołu i nawet mecze, na których przychodzi 3 czy 4 tysiące widzów, jestem w stanie uszanować. No natomiast myślę, że jeżeli udałoby się nam doprowadzić do tej magicznej dyszki, no to w skali kolejki dawałoby to 80 tysięcy. To tak i tak cały czas strasznie mało, gdy popatrzy się, że 80 tysięcy przychodzi na każdy mecz Borussii Dortmund, ale byłaby to już jakaś taka baza, od której można by rozpocząć ekspansję na Europę. Stadiony są na to przygotowane. A czy bohaterowie tych stadionów też są wystarczającym magnesem dla publiki? Lokalnie pewno tak, bo każdy z nas potrafi kochać to co z jego podwórka. Globalnie, czyli po wyjeździe tych klubów do Europy, zaczynają się problemy i niestety tu nie jestem optymistą. Nie stać nas na dobrych i bardzo dobrych obcokrajowców. A z kolei własnych szkolimy za mało. A nawet jak szkolimy ich w wystarczającej ilości, to okazuje się, że nawet ci 18-letni, tak jak Sebastian Walukiewicz, potrafią być łakomym kąskiem dla klubów z zachodu i w naturalny sposób z Pogoni Szczecin nie odchodzą na rok, dwa do topowych klubów ekstraklasy, tylko od razu wyjeżdżają za granicę, więc nie będę oszukiwał. Nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o poziom. Natomiast jeżeli chodzi o jakość przekazu, o emocje, myślę, że cały czas nasza kochana ekstraklasa będzie się rozwijała. Wojtku, które drużyny wywarły na Tobie największe wrażenie jesienią? No myślę, że gdy popatrzymy w skali rok do roku, łatwo będzie ocenić tych, którzy zrobili ogromny krok w przód i tych, którzy mocno się cofnęli. Zacznijmy od tych, którym nie poszło. Górnik Zabrze chyba rok do roku po 20 kolejkach minus 19.
Minus 19 to ogromny mróz. Tu mówimy o minus 19, jeżeli chodzi o liczbę punktów. Ale Górnika bym się nie czepiał. Górnik dla mnie cały czas jest klubem w kryzysie, ale klubem usprawiedliwionym. To bardziej to, co działo się przed rokiem, było zbyt dobre niż to, co jest. Potem doznał pocałunku śmierci, jak to mawia Michał Probierz w Pucharach i zapłacił za to całą rundą jesienną. Niż to, co jest teraz. Dwa kluby, które również ten regres wykazały, to zwróciłbym uwagę na Wisłę Płock, po której spodziewałem się zdecydowanie więcej, i na Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław nie tak dawno rządził ekstraklasą, bo to przecież było mistrzostwo, było wicemistrzostwo, było trzecie miejsce, było fajne granie, wypełniał się stadion. Ostatnio nie wygląda to zbyt dobrze. No i to te trzy kluby, które miały największe problemy w porównaniu z tym, co działo się 12 miesięcy temu. No ale skoro były problemy, to były też kluby, które musiały te punkty jakoś zagospodarować. Oczywiście Lechia Gdańsk, oczywiście Pogoń Szczecin i oczywiście Piast Gliwice. Gdyby porównać zdobycze punktowe tych trzech klubów rok do roku, okazałoby się, że w sumie mają tych punktów prawie 50 więcej. To ogromny skok, to krok milowy, to powód do zadowolenia, to powód do satysfakcji. Trzy kluby, które w końcówce poprzedniego sezonu pazurami walczyły o życie, broniły się przed spadkiem z ekstraklasy. Najwcześniej poradziła sobie Lechia Gdańsk, najwcześniej poradziła sobie Pogoń Szczecin, później w 36 kolejce Lechia pojechała do Szczecina, tam remisując też się utrzymała, no i w 37 kolejce Piast Gliwice. To było przecież niedawno, to nie było 2, 5, 10 lat temu, tylko to było w tym roku, w kwietniu i maju, więc tu jest ogromny... W poprzednim, bo już jesteśmy, w 2018, tak, bo już jesteśmy przecież w lutym 2019 roku. Więc tu jest ogromny progres. Te kluby pokazują, jak należy pracować. Gra tych klubów najbardziej mi się podobała. Było im łatwiej, bo nie grały w puchara. No tak, ale myślę, że ten temat to jest temat na 3 godziny rozmowy, więc pewno tu go nie rozwiniemy. No, zawsze jest tak, że ci lepsi mają częściej zajęte terminy, no, ale ci lepsi z reguły mają szerszą kadrę, mają głębszą szatnię, więc to tak naprawdę wychodzi na to samo. Mądry trener nie boi się pucharów. Mądry trener z pucharów powinien się cieszyć. Puchary rozwijają. Cały czas nie potrafiliśmy znaleźć klucza, jak w tych pucharach sobie radzić, ale od tego rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Myślę, że to nie jest problem grania co 3 dni, a raczej jakości tych drużyn. No niestety, od strony piłkarskiej, jeżeli porównujemy to z Europą, z tą jakością... No to od 2 lat mamy wskazane miejsce w szyku. Z tą jakością zbyt dobrze nie jest. Powiedziałem o rozczarowaniu i pozytywnym zaskoczeniu klubami. Może 2 słowa o indywidualne nagrody, tak. Jakie byś rozdzielił? No zacznę od Rózgi. Spodziewałem się, że Aleksander Kolew, piłkarz, który tak ciekawie zaprezentował się Ekstraklasie w poprzednim sezonie w barwach Sandecji Nowy Sącz, po przyjściu do Arki Gdynia, po połączeniu się ze swoim byłym trenerem ze Stali Mielec, czyli Zbigniewem Smułką, będzie nie tylko gwiazdą Arki, ale także gwiazdą całej Ekstraklasy. Widziałem w nim w poprzednim sezonie to coś, co myślałem, że nad morzem się pięknie rozwinie. Nie rozwinęło się, miał trochę pecha. Łapał kontuzję. A wiadomo, że przy jego warunkach fizycznych, czyli duży, silny, jego bazą musi być przygotowanie fizyczne. Jeżeli nie ma ciągłości treningu, jeżeli nie ma ciągłości grania, łatwo jest zgubić formę. No i tej formy nie potrafił odnaleźć. Okres przygotowawczy teraz zimowy, znowu zmarnowany, bo znowu kontuzja, więc obawiam się, że on sobie może z rundą wiosenną nie poradzić, ale Arka ma Jankowskiego, ma Siemaszkę, który
seryjnie strzelał w okresie przygotowawczym, więc tu nie powinno być problemów. Jeżeli chodzi o plusy, o pozytywne zaskoczenia, jako lewonożny piłkarz siłą rzeczy, czy tego chce, czy nie chce, częściej zwracam, mam lekkie zboczenie, częściej zwracam uwagę właśnie na lewonożnych, więc wśród moich laurek będą piłkarze lewonożni. Trzech z Pogoni Szczecin, Dwali jako środkowy obrońca, Drygas jako środkowy pomocnik i Buksa jako środkowy napastnik. Trzy lewe nogi ze Szczecina, do tego lewa noga z Gdyni, czyli Michał Janota, i do tego lewa noga z Salonik, czyli Karol Świderski. To moich pięć wyróżnień. Lewonożni mają to coś. Ale to rozumiem, że doceniłeś progres tych piłkarzy. Przede wszystkim progres. Przede wszystkim progres, bo gdybyśmy rozmawiali 12 miesięcy temu, jestem przekonany, że z tej piątki nie wymieniłbym ani jednego nazwiska. 12 miesięcy przed ostatnim meczem Pogoni z Legią. Pogoń przegrała u siebie z Legią, tracąc 3 gole. Przy wszystkich 3 golach zawalił Laszat Wali. 12 miesięcy później był profesorem. Absolutnie rządził i dzielił. W polu karnym Pogoni Szczecin wbił tabliczkę z napisem "teren prywatny, wstęp zbroniony" i rzeczywiście legioniści tych zasad przestrzegali. Kamil Drygas nigdy nie był tak piękny jak w tym sezonie. Myślę, że nawet w najlepszych czasach Lecha Poznań czy Zawiszy Bydgoszcz nie wyglądał tak dobrze. Adam Buksa, utalentowany krakowianin, który skakał z kwiatka na kwiatek. Była szansa w Lechii Gdańsku Jerzego Brzęczka, później nieźle to wyglądało u Piotrka Stokowca w Zagłębiu Lubin, ale cały czas czegoś brakowało. No i trafił na Kostę Runiajicza i rzeczywiście z tą lewą nogą wygląda kapitalnie. Michał Janota przez ostatnich 6 miesięcy zrobił więcej dobrych rzeczy niż przez poprzednich 10 lat. Michał Globi. Wreszcie dogonił opinia, która za nim się ciągnęła od wieku młodzieżowca, że to jest mega utalentowany chłopak. Michał Globisz, bo do tego nawiązujesz. Człowiek, który pracował z najlepszą polską młodzieżą na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zapytany o wymienienie jednego, tego, który był najbardziej utalentowany, bez wahania wymienia Michała Janotę. Wcale się nie dziwię, bo to facet z papierami nagrania, ale to facet, który przez ostatnie 10 lat nikogo poza samym sobą nie słuchał i źle na tym wychodził. Trafił na Smułkę, z jakiegoś powodu Smułka potrafił go przekonać do tego, że pewne rzeczy trzeba robić inaczej. Posłuchaj, chłopie, świat nie kręci się wokół ciebie. Masz papiery, nagranie, masz talent, ale talent to 10%, pozostałe 90% to praca. I Michała udało zmienić się na tyle, że w meczu taka chyba najbardziej charakterystyczna akcja, która pokaże przemianę Michała Janoty, który w poprzednich 9 latach, gdy miał piłkę, było ok, gdy ją tracił, łapał się pod boki i zastanawiał się, co będzie robił wieczorem. Mecz Arki z Jagiellonią Białystok w Białymstoku. Michał Janota pierwszy, zaczynając wysoki pressing swojego zespołu, odbiera piłkę stoperom Jagiellonii i w swoim stylu strzela efektownego gola. To jest właśnie Michał Janota i poprzez mecz Jagiellonia Arka można płynnie przejść do mojej ostatniej laurki, czyli do Karola Świderskiego. Którego już nie ma w Ekstraklasie. Ale Karola, który w tamtym meczu z Arką Gdynia strzelił 2 przepiękne gole. Niezwykle utalentowany. Miał problemy, bo nie mógł się rozwijać, bo ciągle pojawiały się kontuzje. Gdy sportowiec jest zdrowy i jest otoczony przez dobry sztab szkoleniowy, to przez 365 dni w roku, codziennie troszkę się poprawiając, jest w stanie przez 12 miesięcy zrobić nieprawdopodobny progres. Ale Karol miał problem, bo co się trochę rozwinął? Pojawiała się kontuzja, znowu nie było treningu, znowu trzeba było wracać do zera i to wszystko odbudowywać. Ostatnio był zdrowy, no i zaczynając sezon
jako trzeci środkowy napastnik, bo poza Bezjakiem i poza Sheridanem kończył ten sezon jako absolutnie pierwszy wybór na pozycji numer 9. Cieszę się, bo Karol ma talent i myślę, że z tego talentu pokazał co najwyżej 50%, więc to może być facet, który będzie... Jest szansa, że polski futbol będzie czerpał z tego talentu. O Wojtku, a już jakby podsumowując ten temat już bez podziału na lewonożnych i resztę, gdybyś miał wręczyć komuś tytuł ligowca jesieni, to znalazłbyś od razu jednego człowieka, czy jednak szukałbyś w gronie, nie wiem, dwóch, trzech? Postawiłbym na Drygasa. Mam świadomość, że być może jestem... Stronniczy. Nie stronniczy. Jestem jedyny w 40-milionowym kraju, który dokonałby takiego wyboru, ale mam to w nosie. Absolutnie się tym nie przejmuję. Kamil grał dobrze w pierwszych 8 kolejkach, wtedy kiedy Pogoń grała tragicznie, w momencie kiedy partnerzy zaczęli dołączać do Kamila. W następnych 12 kolejkach Pogoń Szczecin zdobyła tyle punktów, że na wszystkich innych mogłaby patrzeć z góry. Gracz trochę spisany na straty, który pokazał nową twarz, który wyszlachetniał. On mi zawsze przypominał trochę młodego byka wpuszczonego na arenę, na koridzie. Byka, który gdzieś, jeżeli cokolwiek się ruszy, to on się rozpędza, zniża głowę i najczęściej później w tą głowę dostaje. W sezonie 18-19 jesienią nie był bykiem, tylko był toreadorem. I bardzo mi się podobała ta przemiana i być może dlatego stawiam właśnie na niego. Dobrze, a gdybyś miał podobną miarkę zastosować do trenerów, też byli tacy niekoniecznie lewonożni, którzy zrobili taki progres, nad którym warto się zatrzymać? No jeden na pewno jest lewonożny. Piotrek Stokowiec, no co ja poradzę. Z Piotkiem Stokowcem mamy wiele wspólnego. Myślę, że to, że graliśmy w Ekstraklasie, to nie był dar niebios, to nie był dar od Boga, to była ogromna chęć, ogromna praca, świadomość swoich wad. Piotrek był bardzo nieprzyjemny. Ja też. Ja przypominam sobie kiedyś mecz derbowy Legia Polonia. Wtedy Piotrek grał przy Konwiktorskiej, mecz przy Łazienkowskiej. Nigdy nie zapomnę statystyk do przerwy, bo w tych statystykach chyba pojawiła się liczba 7. To było 7 fauli Polonii Warszawa. Wszystkie faule to były faule Piotrka Stokowca. Nie pamiętam ale akurat tej statystyki konkretnej, ale nie jestem zdziwiony. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo tak naprawdę skuteczna Lechia Gdańsk zaczyna się od właśnie takiego grania. Piotrek Stokowiec zmienił trochę definicję faulu taktycznego. Faul taktyczny a la Lechia Gdańsk to jest natychmiast po stracie piłki próba jej odebrania i to tak jakby mieści się w kanonach, bo to robią wszystkie najlepsze drużyny na świecie. Natomiast w wykonaniu drużyny Piotrka Stokowca, no to jest zatrzymanie rywala bez względu na okoliczności. Jeżeli trzeba wjechać gdzieś tam w okolice kolana, ale w taki sposób, żeby czerwonej kartki nie zobaczyć, to się wjeżdża nieprzypadkowo. Sławek Peszko został przemotywowany. Nie, to akurat był autorski pomysł Sławka Peszko. To była walka twitterowa z Nowikowasem, która się gdzieś tam ciągnęła jeszcze do czasu powołań na Mistrzostwa Świata, wtedy, kiedy znalazł się Peszko, a nie znalazł się Frankowski, Nowikowas i tak dalej. Ale to myślę wszyscy, którzy znają Ekstraklasę, wiedzą. Jeżeli chodzi o to granie Lechii, nieprzypadkowo ponad 60 żółtych kartek, najwięcej z wszystkich drużyn w Ekstraklasie. Był taki mecz
z Lechii z Górnikiem w Zabrzu, który niestety pamięta Szymon Żółkowski, kiedy koło 75 minuty po faulu Michała Maka musiał zejść z boiska i kilka tygodni nie grał, a Lechia kończyła mecz chyba z 8 żółtymi kartkami, więc Lechia ma twarz, Lechia Gdańsk ma twarz piłkarza Piotra Stokowca, czyli jest pragmatyczna, ma świadomość swoich wad, wie czego nie może robić i dlatego jest tak skuteczna. Cały czas czekam na to, aż Lechia Piotrka zacznie przypominać Zagłębie Lubin Piotrka Stokowca, czyli ten zespół z sezonu debiutanckiego po powrocie, tak, w którym to zajęła trzecie miejsce, grając z Figo, ze Starzyńskim na dziesiątce, bardzo efektowny futbol, wygrywając praktycznie, a jednocześnie promując młodzież. Więc cały czas czekam na Lechię, która będzie grała fajnie. A tam młodzieży nie brakuje u Stokowca w tym momencie. Powolutku zaczyna wychodzić. No, nie jest to jeszcze to, co było w Zagłębiu Lubin, ale wszystko idzie. Bo i Akademia Lechii nie jest talentodajna. Wszystko idzie, to prawda, wszystko idzie w dobrym kierunku. Cały czas Lechia podoba mi się bardziej w skrótach niż wtedy, kiedy oglądam jej mecze w całości. No, oglądałem się trochę skrótów, ponieważ w sobotę rozpoczynam rok od komentowania meczu Lechii z Pogonią Szczecin, więc pozwoliłem sobie obejrzeć w obszernych skrótach wszystkie 20 meczów Lechii Gdańsk i wszystkie 20 meczów Pogoni Szczecin. No i powiem, że... Jesteś zbudowany. I powiem, że Lechia, która nie podobała mi się zbytnio, jeżeli chodzi o sposób grania w jesienią, to w tych skrótach wygląda bardzo fajnie. Drugim zespołem, no, o którym koniecznie trzeba powiedzieć, jest Pogoń Szczecin Kosty Runiajicza. Runiajicz daje punkty, Runiajicz przyciąga ludzi na trybuny, Runiajicz rozwija piłkarzy, nie tylko młodzież, bo u Runiajicza w ostatnim sezonie gry w Ekstraklasie Rafał Murawski wyglądał jak młody bóg, bo wspomniany wcześniej Kamil Drygas i tak dalej. Więc Runiajicz to jest ta druga osoba, którą koniecznie trzeba pochwalić. No i trzecia, Waldek King. Waldek Fornalik robi swoje. Piast jest poukładany, Piast radzi sobie pięknie w ataku pozycyjnym, Piast zdobywa punkty, Piast nie traci goli po stałych fragmentach gry, Piast strzela gole po stałych fragmentach gry, a to jest robota trenera. Brawo Fornalik, brawo Runiajicz, brawo